Boże, zapraszam nas do powstania. Będziemy teraz mieli czas, gdzie będziemy mogli uwielbić Boga, śpiewać dla Niego. Po prostu przyjdźmy dzisiaj do Niego. Mocą i spuść każdy mur, by wyszedł Cię.
jeszcze raz. Więc niech znika ciemność. Więc niech ciemność znika w imieniu Twym. Na Twój głos niech zamknie strach. Przyjdź z wolnością, mocą i zburz każdy mur. Wywyższam Cię. Panie, tak dziękujemy za to, że jesteś tutaj z nami. Boże, Ty chcesz łamać mury w naszym życiu. Za to, że Boże, dla Ciebie żadna sytuacja nie jest zbyt trudna, nie jest zbyt skomplikowana. I Boże, tak modlimy się o to, żebyś przyszedł do nas dzisiaj z prawdziwą wolnością. Cokolwiek nas wiąże, jakakolwiek sytuacja, jakakolwiek rzecz w naszym życiu. Dzisiaj chcemy wyznawać to i śpiewać to, że Boże, nie zgadzamy się na to, żeby ciemność była ponad światłością w naszym życiu. Że wierzymy w to, że Twoja światłość, Boże, jest większa niż jakikolwiek problem, niż jakakolwiek choroba, niż jakakolwiek myśl, Panie, która nie jest zgodna z Twoją wolą. Jeszcze zaraz będziemy śpiewać jeszcze raz ten refren. I chciałabym, żeby każdy z nas naprawdę pomyślał sobie o rzeczach w naszym życiu, które potrzebują zmiany i potrzebują Bożego dotknięcia. I wierzę w to, że śpiewamy teraz tutaj, to nie jest zwykłym pustym śpiewaniem, ale że naprawdę ogłaszamy i wierzymy w to, co stanie się w naszym życiu. Bo wiara właśnie tym jest. Przeświadczeniem tego, czego nie widzimy, a to, co chcemy zobaczyć. Więc po prostu śpiewajmy teraz jeszcze raz z taką prawdziwą mocą, wierząc, że to się wydarzy. Kiedy wznosimy swój głos, Boże, Ty przychodzisz. Będziemy śpiewać teraz o tym, że wznosimy Alleluja. Wznoszę Alleluja w obecności nieprzyjaciół mych. Wznoszę Alleluja. Wznoszę Alleluja. Uciszę tym niewiary krzyk. Wznoszę Alleluja. Ta melodia moją bronią jest. Wznoszę Alleluja. Niebo walczy zamiast. Kiedy dokoła storm, głośny i drogi.
śpiewać jeszcze głośniej wobec naszych przeciwności, naszych nieprzyjaciół. Śpiewam jeszcze głośniej, 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 śpiewam jeszcze głośniej. Powstaje znów, śmierć pokona.
wierzymy w to i wyznajemy to dzisiaj. Że Boże, Boże, żyjesz na wieki i chcemy coraz bardziej przybliżać się do Ciebie. Chcemy coraz bardziej być blisko Ciebie, znać Twój głos, rozumieć to, co do nas mówisz, Boże.
i odrzucam cały lęk. Potrzebuję dziś dotyku nieba. Chcemy stać w Twojej obecności. Chcemy, żebyś nas wypełnił. Kochamy Ciebie, tak oddajemy Tobie chwałę, tak chcemy Cię uwielbiać, tak chcemy Ci dziękować, Panie, za to, że zawsze jesteś z nami, Ojcze, i nie chcemy się bać, ale chcemy iść do przodu, wiedząc, że Ty jesteś blisko, że Ty jesteś z nami, Ojcze, i chcemy otworzyć teraz nasze serca na to, abyś działał, abyś mówił, abyś nas przemieniał, abyś nas dotykał, abyś nas kształtował, Ojcze. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę, Petra Gdańska. Podziękujmy gromkimi brawami naszemu kochanemu zespołowi. Dziękujemy Wam, jesteście świetni. Kochamy Was na maksa i dziękujemy Wam za Waszą cudowną służbę. A już teraz przed nami czas inspiracji. Czas, w którym w tym międzyczasie możesz obrócić się do osoby obok Ciebie i po prostu przywitać się z nią uprzejmie, przybić jej piąteczkę i powiedzieć, że świetnie jest być dzisiaj koło Ciebie, być z Tobą. Będziemy mieli świetny czas. A ja jestem tutaj po to, żeby dzisiaj wyjątkowo nic nie mówić takiego poważnego, bo chciałbym serdecznie tutaj zaprosić naszego dzisiejszego gościa, którego już pewnie znacie z social mediów i w ogóle zewsząd. Kochani, mój dobry przyjaciel od wielu lat, niesamowity lider, niesamowicie pokorny człowiek, ale jak wchodzi na scenę, to zamienia się w byka. Także dzisiaj zapnijcie pasy, bo przed nami Mateusz Rosę. Przywitajmy go wielkimi brawami. Wow, nie wiem co powiedzieć. Dziękuję za tak miłe przywitanie. Jak się macie, Petra, dobrze? Kto się jara, że może dzisiaj tutaj wieczorem być? Powiem Wam szczerze, że ja naprawdę się cieszę, że mam okazję i wielki przywilej tutaj być. A kiedy w sobotę razem z Szymonem mieliśmy okazję oglądać niezwykle fascynujący mecz Polska-Izrael, to powiedziałem mu: Szymon, ale Ty wiesz, że moja żona jest już po 9 miesiącu ciąży i jeśli zadzwonię do Ciebie w poniedziałek o 16, to Ty będziesz musiał tutaj wyjść na scenę i coś powiedzieć. Mam ze sobą telefon. Jeśli moja żona będzie dzwonić teraz, że rodzi, to znaczy: Szymon, wchodzisz na scenę, tak ustaliliśmy, i on będzie kończył to, co ja zacząłem mówić. Dałby radę, nie? Myślę, że dałby radę bez problemu. Akceptacja. Kiedy myślę o słowie akceptacja, to przychodzi mi do głowy taka jedna myśl. Troszeczkę ponad 3 lata temu mieliśmy okazję wraz z moją żoną wziąć ślub. Wow, to już są 3 lata, to jest dużo czasu. I kiedy wzięliśmy ślub, okazało się, że był taki moment, który właściwie trwa do teraz, że mamy okazję poznawać się coraz bardziej i mamy okazję zauważyć, tak jak powinno być. Więc zdjąłem buty, zdjąłem kurtkę, poszedłem do naszego
dużego pokoju, gdzie była moja żona i spytałem: hej, co tam, jak się masz? I ona powiedziała: jest okej. I tutaj mała lekcja dla tych, którzy planują kiedyś wejść w związek małżeński. Kiedy kobieta mówi jest okej, to znaczy dokładnie odwrotnie niż jest okej. Kiedy kobieta mówi jest okej, to znaczy, że jest tak wiele rzeczy, które są źle, że nie wiem od czego zacząć, więc po prostu powiem jest okej. I mam takie wrażenie, że kobiety mają w ogóle swój taki kod, taki język. I kiedy kobieta, dziewczyna ma 14-15 lat, to inne starsze kobiety zabierają ją do jakiejś niezlokalizowanej lokalizacji i uczą ich języka, gdzie pewnym kluczowym słowem jest właśnie jest okej. I jeśli jesteś z kimś w związku, albo planujesz kiedykolwiek być z kimś w związku, to podpowiem ci, że nie powinieneś odpowiedzieć w taki sposób, jaki ja odpowiedziałem. Kiedy moja żona powiedziała jest okej, i ja powiedziałem: to super. Co? Ja powiedziałem: to super, co jemy? Moja żona zignorowała to pytanie i spytała: czy codziennie planujesz tak wychodzić? I pierwsza myśl, która była w mojej głowie: jeśli jest taka możliwość, to byłoby super, ale na szczęście nie powiedziałem tego. Wiecie, kobiety czasami są jak Jezus. Już mówię, o co mi chodzi. Kiedy Jezus zadawał pytania, to nie zadawał ich dlatego, że potrzebował jakiejś informacji. Kiedy Jezus zadawał jakieś pytania, to nie dlatego, że potrzebował odpowiedzi, czegoś nie wiedział. Nie, On jest odpowiedzią. Więc kiedy kobieta zadaje tego typu pytanie, to nie znaczy, że potrzebuje jakiejś informacji, że czegoś chce się dowiedzieć. To był taki moment, kiedy mogłem spojrzeć w górę, na sufit, w dół, pomyśleć. Byłem przekonany, że ona za chwilę da mi odpowiedź. Że dokładnie powie, co zrobiłem źle, co jest nie tak, co powinienem zmienić. I tak było. I dzisiaj po wielkim stażu 3-letnim małżeństwa zdaję sobie sprawę z tego, że tamto funkcjonowanie nie było okej. I musiałem zaakceptować to, że jej to nie pasuje. I wczoraj, kiedy się przygotowywałem, zadałem mojej żonie pytanie. Powiedziałem: kochanie, potrzebuję ilustracji do tego, co chcę jutro powiedzieć. Czy pamiętasz cokolwiek z naszego małżeństwa, coś takiego głupiego, co powiedziałem? I moja żona bez zastanowienia, krótka piłka, codziennie mówisz coś głupiego. Więc powiedziałem: dobra, okej. Mimo tego, że mnie to uraziło, zdaję sobie sprawę, że może faktycznie tak jest. Więc zadałem kolejne pytanie. Czy są jakieś rzeczy, które ciężko ci było zaakceptować z mojej strony w naszym małżeństwie, bo ja nie mogę przypomnieć sobie ani jednej. I w tym momencie, kiedy zadawałem to pytanie, moja żona już prawie spała. To pytanie niezwykle szybko ją rozbudziło i pierwsza rzecz, którą powiedziana: ja cały czas nie akceptuję bardzo wielu różnych twoich zachowań. I jedziemy. To, że nie zmywasz, to, że nie sprzątasz i to, że chrapiesz. Mieliśmy w ogóle o chrapanie długą dyskusję. Przez pierwsze 3-4 miesiące moja żona codziennie rano mówiła: znowu chrapałaś. Ja mówiłem: niemożliwe, nie ma takiej opcji. I codziennie rano mieliśmy dokładnie tą samą dyskusję, aż w końcu w nocy się obudziła, nagrała filmik i nie miałem już żadnych argumentów. Próbowałem, powiedziałem: to nie ja, nagrałaś kogoś innego. Dziwne, ale okej. Czasami musimy zaakceptować drugiego człowieka. Tak po prostu jest. Czasami musimy zaakceptować, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w małżeństwie, drugiego człowieka, jego przyzwyczajenia, jego marzenia, jego podejście, i mogę tak wymieniać, ale czasami musimy zaakceptować samych siebie. I czasami to może być równie trudne, jeśli nie trudniejsze. I chciałbym dzisiaj zaczerpnąć czegoś z Bożego Słowa, z Ewangelii Marka, z 6 rozdziału. Będziemy czytać pierwszych 6 wersetów. Ewangelia Marka, 6 rozdział, od 1 do 6 wersetu. Czytacie Biblię? Czytacie Biblię. To jest dobra rzecz, czytać Biblię. Ewangelia Marka, 6 rozdział, od 1 do 6 wersetu. Potem wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy dziwiło się i zastanawiało, skąd on to ma. Co to za mądrość, która jest mu dana? Takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy to nie jest ten cieśla syn Marii, brat Jakuba, Jozefa, Judy i Szymona? Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? I stopniowo odwracali się od niego.
Wówczas Jezus zwrócił im uwagę, nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, jak tylko w ojczystych stronach, w gronie swoich krewnych i we własnym domu. Przez to nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu, tylko na kilku chorych włożył ręce. I uzdrowił ich, i dziwił się ich niedowiarstwu, ponadto obchodził okoliczne wsie i nauczał. Jeśli się nie mylę, to jest jedyne miejsce w Bożym Słowie, kiedy Jezus nie był w stanie zrobić pewnych rzeczy. To jest jedyne miejsce, w którym możemy czytać, że Jezus nie był w stanie czegoś dokonać. Na początku to ludzie byli zdziwieni, byli zdumieni tym, w jaki sposób Jezus jest w stanie pewne rzeczy robić, ale na koniec czytamy, że to Jezus był zdziwiony ich niedowiarstwem. I jest napisane, że nie był w stanie pewnych rzeczy zrobić. Nie mógł zrobić ich dlatego, że w środku tych ludzi było coś, co ich całkowicie ograniczało. Że w środku tych ludzi było coś, co utknęło, czego oni nie byli w stanie się pozbyć. I dzisiaj w bardzo krótki sposób, mam nadzieję, że w bardzo krótki sposób, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Jezus nie mógł zrobić tam pewnych rzeczy. I mam dwie krótkie myśli, mam nadzieję, że są krótkie, wy ocenicie, postaram się, żeby było krótkie. I pierwsza myśl, odrzucony, bo był zbyt zwyczajny. Jezus był odrzucony, Jezus został odrzucony przez ludzi, którzy byli mu pewnie w jakimś momencie swojego życia niezwykle bliscy. To jest historia, która dzieje się w Nazarecie. Jezus tam się wychowywał. Idzie do ludzi, którzy byli mu bliscy przez jakiś czas swojego życia. I to jest niezwykle przykre, że ludzie, którzy byli mu bliscy, że ludzie, którzy byli blisko Niego, którzy dobrze Go znali, nagle Go odrzucają. To jest niezwykle przykre, że ludzie, którzy są blisko nas, czasami nas nie doceniają, czasami nas nie akceptują, czasami nie okazują nam miłości. I myślę, że każdy z nas, nie oszukujmy się, ty i ja, każdy z nas ma w swoim życiu ludzi, od których chciałby słyszeć jakieś słowa miłości, których chciałby czuć docenienie, których chciałby czuć szacunek i można tak wymieniać. Każdy z nas ma takich ludzi w swoim życiu. Chcemy być doceniani przez ludzi, którzy są nam najbliżsi. Nie oszukujmy się, możemy oszukać ludzi, którzy nas nie znają jakoś bardzo, bardzo dobrze. Kiedy idziemy na studia, uśmiech numer 7, piąteczka, jesteśmy pozytywni, mówimy dobre słowa ludziom, bardzo łatwo jest ich oszukać i zrobić takie wrażenie, że jesteśmy naprawdę miłymi i pozytywnymi ludźmi. Ale kiedy wracamy do domu i dzień w dzień jesteśmy z pewnymi ludźmi w naszej codzienności, to tych ludzi jest bardzo, bardzo ciężko oszukać. Jest ich bardzo, bardzo ciężko nabrać, że to, co robimy, nie jest prawdą. I dochodzę do wniosku, że ci ludzie, którzy byli naprawdę blisko Niego, naprawdę blisko Jezusa Chrystusa, ci ludzie doszli do takiego wniosku, że ten człowiek, Jezus Chrystus, który wyszedł z nich, którego doskonale znają, który wyszedł z tego miejsca, ten człowiek stał się dla nich zbyt standardowy, zbyt zwyczajny, dlatego że oni doskonale go znają. Wzięli za pewnik, wzięli to za stuprocentową pewność, że On jest Zbawicielem, że On jest Jezusem Chrystusem, ale wyszedł z nich, doskonale Go znają, wiedzą, kim jest, wiedzą, w jaki sposób się rozwijał, wiedzą, w jaki sposób był na początku, w jaki sposób wyglądało Jego życie na początku. I przyzwyczaili się do tego, w jaki sposób funkcjonował, przyzwyczaili się do Jego codzienności, przyzwyczaili się do tego, w jaki sposób żył. I czasami bardzo ciężko jest zobaczyć cud w rzeczach, do których się przyzwyczailiśmy. Czasami bardzo ciężko jest zobaczyć cud w rzeczach, do których się przyzwyczailiśmy. Kiedy uczniowie wraz z Jezusem szli do Nazaretu, jestem przekonany, że byli podekscytowani tym, że zaraz będą w miejscu, gdzie Jezus się wychowywał. Kiedy Jezus wraz z uczniami szedł do Nazaretu, jestem przekonany, że uczniowie byli podekscytowani tym, że Jezus zaraz spotka ludzi, wśród których się wychowywał i ci ludzie będą mogli zobaczyć, w jak niezwykły sposób On funkcjonuje. To jest tak jak taka wigilia klasowa, gimnazjalna po 10 latach przerwy. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony, ubieramy się jak najlepiej się da, barberek od razu godzinkę przed najlepiej. Wiecie jak jest, chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Chcemy się pokazać z jak najlepszego punktu widzenia. Niektórzy wypożyczają samochody, żeby myśleli, inni myśleli, że zarabiamy naprawdę dobrze, że mamy dobrą pracę. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Ale
kiedy Jezus staje wśród tych ludzi, którzy go znali, kiedy Jezus staje wśród tych ludzi i zaczyna ich nauczać, to jest pewien człowiek, który mówi chwila, chwila, moment. Ten człowiek jest jednym z nas. I w tym momencie, kiedy oni zrozumieli, że on jest jednym z nich, stał się dla nich bardzo, bardzo zwyczajny. I chcę powiedzieć, że jeśli definiujesz coś, co jest niezwykłe, jako coś zwyczajnego, to bardzo prawdopodobne, że ominiesz cud, który jest umieszczony w środku. I powiem to jeszcze raz. Jeśli definiujesz coś, co jest stworzone do tego, żeby być niezwykłym, jako coś zwyczajnego, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że ominiesz cud, który jest umieszczony gdzieś w środku. Jest coś, co Bóg umieścił w tobie i to jest coś niezwykłego. Jest coś niezwykłego, jest Boży sens, Boży plan, Boże życie, które jest umieszczone w tobie, ale jeśli zbyt bardzo się do tego przyzwyczaisz, jeśli to się stanie dla ciebie standardem, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że ominiesz cud, który Bóg może w związku z tym zrobić. I z jednej strony, jeśli ludzie biorą cię za pewniaka, tak jak uczniowie brali Jezusa, z jednej strony to jest wielki, wielki komplement. To jest wielki komplement dla wytrwałości. Nie wiem, czy tak robicie, mam nadzieję, że tak, ale zastanawiam się, jak wielu z was przychodzi po spotkaniu do zespołu i mówi, ale dzisiaj fantastycznie zagraliście, ale dzisiaj dobrze zagraliście, dzisiaj naprawdę fajnie to brzmiało. Zakładam, że nie jest was masa. Może jest kilka osób, pięknie, ale nie są to pewnie wszyscy z was. Dlaczego? Dlatego, że jesteście przyzwyczajeni do tego, że tydzień w tydzień tak to wygląda, tak jest, że to dobrze brzmi, że to dobrze funkcjonuje. To stało się normalne, to stało się zwyczajne. Najprawdopodobniej, nie wiem czy tak jest, nie mam pojęcia, nie idziecie do kawiarni zaraz po spotkaniu i nie mówicie ludziom, którzy to przygotowywali, ale dzisiaj to dobrze smakuje, dzisiaj to jest wybitne, dzisiaj to jest wow. Najprawdopodobniej tak się nie dzieje. Może kilku z was tak, ale pewnie nie wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że się do tego przyzwyczailiście. Dlatego, że to się stało normalne. Dlatego, że to się stało całkowicie zwyczajne. Dlaczego dzieci nie dziękują swoim rodzicom za jedzenie? Bo to, że dostają od nich jedzenie, jest czymś całkowicie zwyczajnym, jest czymś całkowicie normalnym. Kiedy mój syn budzi się niestety o 6 rano, pierwsze co robi, to idzie do fotelika i mówi, tatuś, mniam, mniam. I to jest informacja, że on chce na fotelik i trzeba go tam posadzić, trzeba przynieść mu jedzenie. I to jest dla niego normalne, że on to jedzenie dostaje. To jest zwyczajne, on się do tego przyzwyczaił. Gdybym mu przez 3 dni nie dawał jedzenia, czego oczywiście nigdy nie zrobię, to by zareagował zupełnie, zupełnie inaczej. Jesteśmy do pewnych rzeczy przyzwyczajeni. Więc jeśli ludzie biorą nas za pewniaka, to z jednej strony to jest wielki, wielki komplement. Dlaczego? Dlatego, że kiedy cały czas robisz coś dobrze, kiedy cały czas robisz, odwalasz kawał świetnej roboty, to ludzie się do tego przyzwyczajają i przestają cię o tym informować, dlatego że to się stało dla nich zwyczajne. Ale z drugiej strony jest w tym niebezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że przestajemy zauważać to, co jest oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że przestajemy zauważać to, co stało się dla nas standardowe. Dlaczego? Dlaczego, że przestaliśmy szukać w głębi czymś, co stało się dla nas codziennością i tym, co stało się dla nas normalne. Więc z jednej strony jest wielki komplement w tym, kiedy ludzie traktują nasze życie jako pewniak, kiedy my traktujemy nasze życie jako pewniak i to, w jaki sposób Bóg nas stworzył, ale z drugiej strony jest w tym wielkie niebezpieczeństwo, dlatego że jesteśmy w stanie przestać zwracać uwagę na te niezwykłe rzeczy, które Bóg w nasze życie włożył i w jak niezwykły sposób chce nas wykorzystać. I moim marzeniem jest to, nie chcę pozwolić na to, żeby zgubić ze swoich oczu, żeby zgubić ze swojej perspektywy to, co zostało stworzone jako niezwykłe. Jezus był przepełniony mocą. On służył w Kafarnaum, to jest około 40-50 kilometrów na północny wschód od Nazaretu i tam uzdrawiał tych, którzy nie widzieli, tych, którzy byli głusi, tam uzdrawiał tych, którzy byli chromi, ludzie zaczynali chodzić, ludzie byli uwalniani. Piękne rzeczy się działy. Jestem przekonany, że on tej mocy podczas tej 40-50-kilometrowej drogi nie stracił. Nie ma takiej możliwości. Ale ludzie, dlatego że myśleli, że to jest zwyczajne, nie przyjęli tego, co on miał i co był w stanie zrobić. Całkowicie ograniczyli to, w jaki sposób on jest w stanie zadziałać. I czasami, kiedy myślimy o nas samych, że jesteśmy zbyt zwyczajni, że jesteśmy zbyt standardowi, że nasze życie wygląda cały czas tak samo,
to jesteśmy w stanie w pewien sposób ograniczyć Boże działanie w naszym życiu. Wiesz, co Bóg mówi na twój temat? Efezjan 2:10. To jest niezwykły fragment. Jesteśmy Jego dziełem. To jest już niezwykłe. Jesteśmy, ty i ja, jesteśmy Bożym dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Ty i ja zostaliśmy stworzeni do dobrych czynów. To jest to, co Bóg mówi na nasz temat. To jest niezwykłe. Niech to się nie stanie standardowe. Niech to się nie stanie czymś, co jest dla nas zwyczajne. Niech to będzie cały czas w naszych głowach jako cud, jako coś niezwykłego. Bóg przygotował już wcześniej, by były treścią naszego życia. Nie przygotował ich, by były jednorazowym wydarzeniem w naszym życiu. Nie przygotował tego, by to się wydarzyło raz w naszym życiu, czy kilka razy w naszym życiu, ale przewidział, żeby to była treść naszego życia. Ciebie i mnie Bóg stworzył w taki sposób. Stworzył ciebie i mnie w tak niezwykły sposób, że jesteśmy w stanie, aby Boże dzieła były treścią naszego życia każdego jednego dnia. Nie zakładaj drugiej czy trzeciej maski, próbując być kimś zupełnie innym niż Bóg cię stworzył. Bóg cię stworzył w pewien niezwykły, piękny sposób i ma dla ciebie w twoim życiu piękne rzeczy. Nie próbuj być kimś zupełnie innym. Ja w swoim życiu próbowałem wiele razy. Ale Bóg dał pewien plan dla mojego życia i kiedy będę próbował wykonać czyjś plan, próbując być dokładnie taki sam jak inni, to gdzieś w tym wszystkim zagubi się ten plan, który Bóg dla mnie przygotował. Bóg mówi o tym, że jesteś Jego dziełem, a skoro jesteś Jego dziełem, to znaczy, że to jest dobre. Skoro jesteś Jego dziełem, to znaczy, że to jest błogosławione. Skoro jesteś Jego dziełem, to znaczy, że jest w tym sens i jest w tym cel. Nie próbuj być kimś innym, nie próbuj porównywać się cały czas do kogoś innego. Zaakceptuj to w jakiś sposób. Piękny, niezwykły, fantastyczny sposób Bóg ciebie stworzył. To jest niezwykłe. To jest niestandardowe. Zacznij tym żyć. Zacznij tego szukać i zacznij to doceniać. Nie odrzucaj pewnych rzeczy w twoim życiu, dlatego że wydaje ci się, że są zbyt zwyczajne. Nie odrzucaj pewnych rzeczy w swoim życiu, dlatego że wydaje ci się, że są zbyt standardowe, że są zbyt oczywiste. Że każdy to potrafi. Więc po pierwsze, myślę, że pewne rzeczy się nie wydarzyły, dlatego że ci ludzie myśleli, że są zbyt zwyczajni. A po drugie, druga myśl jest pytaniem. Czy coś dobrego może wyjść z tego miejsca? Dlaczego takie pytanie? Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 1 rozdział i 45 werset. Ewangelia Jana, 1 rozdział i 45 werset. Jest napisane, natknął się on na Natanaela i powiedział, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Natanael odpowiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, przyjdź i sam się przekonaj. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Stamtąd nie może wyjść nic dobrego. Nie ma takiej możliwości. Z Nazaretu? Nie ma szans. Takie małe miejsce, mieszkało tam pewnie kilkaset, może 1500 osób, może troszeczkę więcej. Malutkie miasteczko, w ogóle nie jakoś szczególnie religijne, tak jak Jerozolima. Nie. Gdyby Jezus się tam nie urodził, najprawdopodobniej ty i ja nigdy byśmy o tym miejscu nie usłyszeli. Z Nazaretu? Jezus z Nazaretu? Z tamtego miejsca nie może wyjść nic dobrego. I czasami myślimy tak o sobie. Czasami myślimy tak o sobie, dlatego że znamy siebie bardzo dobrze. Ci ludzie, którzy mieszkali w Nazarecie, wiedzieli, jaki jest Nazaret. Wiedzieli, że to jest małe, nieszczególne miasteczko, nieszczególnie religijne, zwyczajne, normalne miasteczko. Coś dobrego z Nazaretu? I myślimy tak o sobie, dlatego że znamy naszą przeszłość. Coś dobrego może przejść przez moje życie? Coś dobrego może się wydarzyć ze względu na mnie? Niemożliwe. Patrzymy na swoją przeszłość, patrzymy na to, co się wydarzyło w naszym życiu i myślimy, nie ma takiej możliwości, nie ma na to szans. To nie jest tak, że ci ludzie, którzy mieszkali w Nazarecie, nie wierzyli w to, że Jezus jest tym, kim był. Że On działał w taki sposób, w jaki działał, że działy się cuda, działy się piękne rzeczy. To nie jest tak, że oni w to nie wierzyli. To nie jest tak, że oni tego nie doceniali. To nie jest tak, że oni tego nie zauważali, czy oni o tym nie wiedzieli. Ale
Oni nie byli w stanie połączyć, że tak piękne i wspaniałe rzeczy mogą wywodzić się z Nazaretu. Oni nie odrzucili Jezusa. Oni odrzucili samych siebie przede wszystkim. Oni nie odrzucili Bożej mocy. Oni po prostu nie byli w stanie siebie z tym połączyć. I kiedy masz widok siebie kształtowany przez wiele miesięcy czy przez wiele lat, kształtowany na podstawie jakichś spektakularnych porażek czy jakichś stereotypów, to kiedy przez długi, długi czas w tym jesteś i w taki sposób na swoje życie patrzysz, to możesz dojść do wniosku, możesz dojść do momentu, że tak naprawdę z twojego życia nic dobrego nie może wyniknąć. I niektórzy z nas dzisiaj są uwięzieni w Nazarecie, dlatego że coś kiedyś w waszym życiu to się wydarzyło. Może zrobiłeś coś, albo zrobiłaś coś, czego nie jesteś w stanie cofnąć, nie jesteś w stanie odwołać. Chciałbyś cofnąć czas, ale się nie da. I jesteś uwięziony w przeszłości, nie potrafisz sobie wybaczyć. I żyjesz tym brakiem przebaczenia do siebie samego, odrzucasz siebie samego każdego jednego dnia, kiedy wstajesz rano i dochodzisz do wniosku, nic dobrego przez moje życie nie może się wydarzyć. Moje życie jest do kitu. A może kiedy byłeś młody albo młodsza, nigdy nie usłyszałeś, czy usłyszałaś od swoich rodziców, jestem z ciebie dumny. Może słyszałeś tylko słowa krytyki, jaki to jesteś słaby, beznadziejny, inni są lepsi. Może słyszałaś to przez całe swoje życie i definiujesz swoje życie przez te słowa i dochodzisz do wniosku, skoro twoi rodzice tak mówili, to może faktycznie z mojego życia nic dobrego nie może wyniknąć. A może kiedy byłeś w szkole, za każdym razem, kiedy wchodziłeś do szkoły, ludzie się z ciebie śmiali i mówili, jaki jesteś słaby, jak źle wyglądasz, jak beznadziejnie się ubierasz. I to tak bardzo definiuje twoje życie dzisiaj. Pamiętasz to cały czas, że jesteś uwięziony w Nazarecie, w tym miejscu, które myśli i mówi, że nic dobrego nie może z tego miejsca wyjść. A może jesteś uwięziony w Nazarecie z powodu samotności. Wszyscy ludzie wokół ciebie cię odrzucają. Nie masz przyjaciół, nie masz znajomych. I myślisz, skoro ludzie, którzy są blisko mnie, mnie odrzucają, to jak coś dobrego może wyniknąć z mojego życia? Jeśli przez resztę życia będziesz wierzył, że jesteś do niczego, to bardzo ciężko będzie uwielbiać ci Boga, który twierdzi, że jesteś godzien tego, by za ciebie umrzeć. I powtórzę to jeszcze raz. Jeśli przez resztę życia będziesz wierzył, że jesteś do niczego, to bardzo ciężko będzie ci oddać chwałę Bogu, który twierdzi, że jesteś godzien tego, by za ciebie umrzeć. Jezus był Bożym Synem, bez względu na to, czy ci ludzie, którzy byli w Nazarecie, Go przyjęli, czy nie. Tak było. Jezus był Bożym Synem i był pełen mocy, bez względu na to, czy rozwinęli przed Nim czerwony dywan, czy nie. Jezus był Bożym Synem i był w stanie robić niezwykłe, piękne rzeczy, bez względu na to, czy ci ludzie w tej świątyni zostali, czy nie. On zdawał sobie z tego sprawę, jaka jest Jego tożsamość i czyim dzieckiem jest. Moje pytanie dzisiaj do ciebie, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, co Bóg mówi na twój temat? Czy ty wiesz, kim jesteś? Czy może wolisz słuchać ludzi i przeszłości, która może na jakiś czas zdefiniowała twoje życie? Czy ty wiesz, kim jesteś? Czy ty wiesz, co Bóg mówi o tobie? Jest wiele, wiele fragmentów, kiedy Bóg mówi o tobie. On cię pierwszy wybrał, On cię ukochał. Jesteś Jego dzieckiem. Jesteś tym, którego treścią mają być dobre rzeczy. On cię stworzył z sensem, On cię stworzył z celem, z jakiegoś powodu. I nie musisz grać kogoś innego, dlatego że On cię w taki sposób stworzył, żebyś mógł wykonać plan, który On dla ciebie przygotował. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, kim jesteś w Nim. Nie musisz tylko i wyłącznie słuchać ludzi, którzy może definiują dzisiaj twoje życie. Nie musisz tylko i wyłącznie patrzeć w przeszłość, która może dzisiaj definiuje twoje życie i czujesz się uwięziony czy uwięziona i myślisz, nic dobrego nie może z mojego życia wyjść. Chcę ci powiedzieć nieprawda. Nieprawda. Każdego jednego dnia jestem przekonany, jestem pewien tego, że Bóg chce przez twoje życie działać i są piękne, niezwykłe rzeczy, jakie Bóg chce przez twoje życie robić. Jestem o tym przekonany.
Niech to, że Bóg cię stworzył i to, że On cię kocha, nie stanie się dla ciebie zbyt zwyczajne. Niech to, że masz możliwość bycia z Nim twarzą w twarz i Mu śpiewać na chwałę i Go uwielbiać, nie stanie się dla ciebie zbyt zwyczajne. Niech to, że On może do ciebie mówić, nie stanie się dla ciebie zbyt zwyczajne. Niech to, że masz dostęp do Bożego Słowa, nie stanie się dla ciebie zbyt zwyczajne, bo kiedy to się stanie dla ciebie zbyt zwyczajne, istnieje spore prawdopodobieństwo, że odrzucisz to, co jest gdzieś w środku. Jeśli zaczynasz traktować pewne rzeczy, które są niezwykłe, jako zwykłe, istnieje spore prawdopodobieństwo, że coś przeoczysz. Zacznij myśleć o sobie jako o kimś, kogo Bóg stworzył w niezwykły sposób. Jest w tym błogosławieństwo. Zacznij myśleć każdego jednego dnia, kiedy wstajesz rano, w jaki sposób, Boże, dzisiaj chcesz mnie użyć. Nie mojego sąsiada, nie mojego przyjaciela, ale w jaki sposób chcesz mnie użyć. Z moimi obdarowaniami, z moimi umiejętnościami, taki jaki jestem. Panie Boże, co mogę zrobić, żeby oddać Tobie chwałę i co mogę zrobić, żeby to, co Ty chcesz robić, stało się treścią mojego życia. Panie Boże, co mogę zrobić? I jestem przekonany, że Bóg będzie dawał Ci odpowiedź każdego jednego dnia. Może nawet wtedy, kiedy czujesz się samotny, albo na pewno wtedy, kiedy czujesz się samotny, kiedy masz przeszłość, kiedy ludzie Cię wyśmiewali, kiedy rodzice nie powiedzieli Ci, jestem z Ciebie dumny, kiedy jakieś wydarzenie z przeszłości Cię blokuje. Jestem przekonany, że w tych momentach Bóg też chce Cię użyć. On Ci wybaczył. Czy Ty jesteś gotowy sam sobie dzisiaj wybaczyć? Dlaczego pewne rzeczy w Nazarecie się nie wydarzyły? Po pierwsze dlatego, że odrzucili Jezusa, który był zbyt zwyczajny, bo znali Go bardzo dobrze. I po drugie dlatego, że nie wierzyli w to, że coś dobrego może wyjść z takiego miasta jak Nazaret. Moja zachęta i inspiracja dla Ciebie dzisiaj. Niech Boża obecność w Twoim życiu nie stanie się zbyt zwyczajna. Niech Boży głos w Twoim życiu nie stanie się zbyt zwyczajny. Jestem przekonany, że piękne rzeczy Bóg chce robić przez Ciebie. Zaakceptuj to, w jaki sposób Cię stworzył i w jaki sposób Cię obdarował. I w ten sposób możesz oddawać Bogu chwałę. Czy możemy się pomodlić? Wierzę w to, że Bóg dzisiaj będzie dotykał naszych serc. Wierzę w to, że kiedy będziemy dzisiaj przychodzić do Niego, podnosząc nasze ręce w geście poddania, to On przyjdzie Duch Święty, który będzie dotykał naszych serc i będzie uwalniał nas z tego więzienia naszej przeszłości. Będzie uwalniał nas z więzienia naszego myślenia i będzie pokazywał nam jest wiele pięknych rzeczy, w jaki sposób ja chcę Ciebie użyć. Panie Boże, tak dziękujemy Tobie za to, że możemy do Ciebie przychodzić jako Twoje dzieci. Panie, tak dziękujemy Tobie za to, że Ty myślisz w tak dobry sposób o nas, że Ty nas ukochałeś i to się nigdy nie zmieni. Panie, dziękujemy Tobie za to, że każdy z nas został stworzony w niezwykły sposób i każdego z nas Ty chcesz używać w niezwykły sposób. Ojcze, tak chcemy cieszyć się, być podekscytowani tym, że możemy być blisko Ciebie i możemy Tobie służyć. Panie, nie chcemy, żeby to się stało dla nas zbyt codzienne, zbyt zwyczajne, zbyt standardowe. Panie, nie chcemy głodu Ciebie. Chcemy większej pasji dla Ciebie, Panie. Chcemy więcej Ciebie w naszym życiu, w naszej codzienności, Ojcze. Chcemy zdawać sobie sprawę z tego, co Ty masz dla nas każdego jednego dnia. Ojcze, ogłaszam Twoje zwycięstwo nad tym miejscem. Twoje uwolnienie i Twoje uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
rąk, amen. Ty się nigdy nie zmieniasz, Twoja miłość jest wieczna, nie dorówna jej nic. Panie, moje serce pragnie Cię na nowo dziś odkrywać chcę, kim jesteś Ty. Panie mój, o to jedno proszę Cię i jednego tylko chcę. Pragnę jeszcze lepiej poznać Ciebie. Tak, znów otwieram serce me i odrzucam cały lęk. Potrzebuję dziś dotyku nieba. Boga. Jeśli jeszcze Go nie znajmy, otwórzmy nasze serce i posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia. Wznoszę dziś ręce, do Ciebie woła znów serce me. O Panie, czyń co Ty chcesz. Twoja wola wznoszę dziś ręce, zawołaj do Niego, do Ciebie woła znów serce. Chcę robić to, co Ty chcesz, Panie. O Panie, czyń co Ty chcesz. Twoja wola nie spełnia się, do Ciebie wznoszę. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobry, Panie. To jest chwała dla Ciebie, Panie. To jest Twoje miejsce. To jest Twój Kościół, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami. I dziękujemy Ci, że akceptujesz nas, Panie, takimi, jakimi jesteśmy, Panie. Ale chcesz nas wziąć dalej, Ojcze. I chcemy iść z Tobą w tą podróż. Każdego dnia, kiedy się budzimy, Panie, chcemy otwierać nasze serca, Panie. I chcemy wiedzieć, co mamy robić, Panie. Tak, abyś był z nas dumny, Ojcze, abyśmy mogli się Tobie podobać. Chwalimy Ciebie, Panie, kochamy Ciebie. Amen, amen. Kochani, czy to był dobry czas? Czy to była świetna inspiracja od Mateusza Rosę? Podziękujmy mu wielkimi brawami. Mateusz, dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Jesteś niesamowitym człowiekiem. Możemy usiąść, możemy zająć miejsca jeszcze na chwilę. Chcę Was bardzo, 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 bardzo serdecznie przywitać jeszcze raz na Petrze Gdańsk. To właśnie była Petra Gdańsk, gdybyś nie wiedział, tak właśnie ona wygląda. Witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie, szczególnie, że jesteś pierwszy raz na tym miejscu. Czuj się u nas jak w domu, czuj się
jak u siebie. Po prostu to miejsce jest dla Ciebie. Ci ludzie, których widzisz obok siebie, są dla Ciebie. Jeżeli masz jakieś pytania, co my tu w ogóle robimy, kim jesteśmy, to tuż przy drzwiach jest punkt info. Tam jest taka tabelka z tym, kim są poszczególni ludzie. Możesz ich poznać, możesz zapytać o parę rzeczy. Są również broszury, naklejki, które możesz ze sobą wziąć i po prostu zobaczyć, czym w ogóle jest ta Petra Gdańsk, co chcemy robić, kim chcemy się stawać i co chcemy robić z imieniem Jezus w Trójmieście. A chcemy, aby stawało się sławne w całym tym mieście. Amen. To jest nasz cel, to jest nasza misja. Poniedziałki są świetne, ale Petra to nie tylko poniedziałki, Petra to również piątki, do czego zaraz przejdę, ale Petra to również niedziela, bo jesteśmy częścią Kościoła Radość Życia. Jeżeli mało Ci Petry, jeżeli chcesz, aby to miejsce, być na tym miejscu częściej, chcesz spotykać się również nie tylko ze studentami, ale z ludźmi młodszymi, starszymi, to niedziela, godzina 9:30 albo godzina 11:30, to miejsce otwarte jest dla Ciebie. Tu odbywa się nasz Kościół Niedzielny. Jeżeli masz ludzi na Żabiankę, to w Ergo Arenie, wejście B3 o godzinie 10:30 również spotyka się Kościół. Również możesz przyjść w niedzielę i być tam razem ze wspaniałymi ludźmi, którzy spotykają się w kampusie Północ. Kochani, kochamy być hojnymi, kochamy zbierać finanse, prawda? Kochamy to robić, kochamy, aby Boże Królestwo się rozwijało, a finanse w dzisiejszym świecie są czymś, bez czego absolutnie to jest niemożliwe. Dlatego chcemy to robić. Chcemy się również rozwijać jako Petra Gdańsk. I chcę wam zadać jedno pytanie. Czy lubicie foty z Petry Gdańsk? Ilu z was używa fotek z Petry Gdańsk po to, żeby sobie coś z nimi zrobić, gdzieś wstawić i pokazać, jak pięknie uwielbia Boga, albo jak świetnie głosi z mikrofonem na scenie profilowe. Kochamy robić sobie foty, kochamy, jak Petra robi foty, dlatego zaklaszmy dla teamu, który robi foty. Są świetni, są niesamowici. Dziękujemy wam za to, że jesteście, za waszą służbę i że często poświęcacie się, nie będąc do końca zanurzeni w uwielbienie czy w kazanie, po to, żebyśmy my mogli zobaczyć nasze piękne zdjęcia na Facebooku w czwartek i na Instagramie w jakieś dni, nie pamiętam jakie. Chciałem do... szkoda. Dobra, nieważne. W każdym razie, tu już za tydzień chcemy się rozwijać również w tym obszarze, dlatego kolekta, finanse, które będziemy zbierali w następny poniedziałek za 7 dni, będą podyktowane zakupowi nowego obiektywu dla naszych fotografów, po to, aby te fotki mogły być jeszcze lepsze. Chcemy się rozwijać, a do tego jest potrzebny sprzęt. Także jeżeli Bóg porusza Twoje serce, jeżeli chcesz przyłączyć się do tego i mieć jeszcze fajniejsze zdjęcia z Petry i zafundować nowy obiektyw dla tej wspaniałej służby, dołącz się do tego, to za tydzień będzie taka możliwość. Będzie to można robić kartą bądź gotóweczką. Także za tydzień zbieramy na obiektyw. Cieszymy się? Come on! Ja się cieszę na maksa. Kocham inwestować w służbę, kocham inwestować w Petrę, dlatego to jest dla mnie niezwykła wiadomość. A już po zakończeniu tego spotkania, czyli już za jakieś 3 minuty i 49 sekund, odbędzie się wyprzedaż naszego Petrowego merchu. I uwaga, to jest naprawdę świetna wiadomość, bo czapejkę Petry można dostać za dyszkę. To naprawdę na bazarze nie dostaniecie za dychę czapki. Przysięgam, dycha to jest nic. Za dychę macie czapkę, za dychę macie woreczek na książki, buty i inne rzeczy. To jest naprawdę hit. I za 45 zł macie taką piękny long sleeve, jaki mam na sobie i mają tutaj na ludzie z Petry. Także jeżeli chcesz się do tego dołożyć, jeżeli chcesz mieć coś z Petry, chcesz nosić Petrę na uczelnię, chcesz pokazywać, czym jest Petra, to po prostu dołóż się, kup sobie i się tym lansuj na uczelni, w pracy, gdziekolwiek jesteś i mów o tym, jakie to jest fajne i że to jest Petra Gdańsk. Przyjdź w poniedziałek o 19:00, dostaniesz taki t-shirt. Żartowałem, nie dostaniesz, ale możesz go kupić. Kochani, Petra Team Night, wieczór wizji, czyli coś absolutnie wyjątkowego, coś, w czym jest nasze serce, czyli w ludziach, którzy służą i którzy tworzą to miejsce. 26 listopada, czyli już za tydzień, we wtorek, w poniedziałek jest Petra, a we wtorek za tydzień spotykamy się tutaj w kościele. Jeżeli jesteś zaangażowany w Petrę Gdańsk, albo jeżeli chcesz się zaangażować, to miejsce i ten wieczór wtorkowy jest dedykowany Tobie. Będziemy mieli szamkę, będziemy mieli inspirację, będziemy mieli uwielbienie i to będzie zrobione specjalnie dla Was po to, że jeżeli co tydzień służysz, co tydzień tutaj jesteś wcześniej albo zostajesz później i czujesz się gospodarzem tego miejsca, po to, abyś mógł odpocząć i abyś mógł doświadczyć naszej wdzięczności, tego, jak bardzo Ci dziękujemy za to, że razem tworzysz z nami to miejsce. Także już za tydzień we wtorek, 26 listopada o godzinie 19:00 przyjdź do tego kościoła i przyjmij podziękowanie prosto z naszego serca za to, że jesteś tutaj z nami i tworzysz ten niesamowity projekt, jakim jest Petra Gdańsk.
skończyłem. Długo to trwało, ale skończyłem. Dobrze mi poszło. Za tydzień kolejna Petra, zbieramy na obiektyw, ale mało tego. Będziemy mieli kolejnego gościa. Kochamy gości? Czy dzisiaj Mateusz Szosek był świetnym gościem na Petrze Gdańskiej? Był świetny! Był świetny! I to jest najprawdziwsza prawda, ale to nie jest koniec. Za tydzień jest kolejny gość, za tydzień mamy kolejnego mówcę, który przyjdzie do nas z Wrocławia. Dałem lekki tutaj już, jak to się mówi? Spoiler, tak, to właśnie słowo. Także bądźcie za tydzień, zapraszajcie znajomych, przyprowadzajcie ich na Petrę, bo to naprawdę jest czas, w którym ich życie możecie zmienić. I to będzie naprawdę mówca, który jest niesamowicie inspirujący. Także czekamy na was już za tydzień, w poniedziałek. Niech będzie nas jeszcze więcej. A już teraz mam ostatnie ogłoszenie. Męskie pranie i damski warsztat. Czy jesteście podekscytowani? Najlepsze, bo Petra to nie tylko poniedziałek, to nie tylko niedziela, ale to również piątek. Piątki to męska grupa u Gabrysia na chacie, na Morenie. Razem z Patrykiem robią męskie pranie, takie, że jeżeli masz skarpetki, gadki, brudne rzeczy, to przynieś, oni jakby stawiają proszek, płyn do pukania, nie byle co. Lenor. Najlepszy jest, nieważne. W każdym razie będą tam spotykali się mężczyźni po to, żeby się modlić o siebie, po to, żeby gadać, po to, żeby spędzić ze sobą czas, poznawać się lepiej. O 18.30 na Morenie u Gabrysia i Patryka. Gabryś, Patryk, powstańcie. To jest Gabryś i Patryk. Wielkie brawa dla nich, bo robią świetną robotę. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o grupie, chcecie znać adres, podbijcie do nich i spędźmy tam razem czas. A u Estery, Esti, to jest twój czas, zaklaszmy dla niej. Estera prowadzi damski warsztat i to jest niezwykła grupa dla dziewczyn. Ostatnio było ich 1 000 000, chyba 18 dziewczyn w małym pokoju. Było świetnie ponoć. Więc jeżeli chcesz być tą częścią tej grupy, chcesz jeszcze lepiej poznać dziewczyny, które tu przychodzą, chcesz mieć przyjaciółki, chcesz się wyżalić, chcesz się pośmiać w damskim gronie, to miejsce jest właśnie dla ciebie. O szczegóły pytajcie Esterę. A już teraz możemy powstać, kochani, i oddać Bogu chwałę ostatnią piosenką, ostatnim aktem uwielbienia, ale będziemy również to mogli zrobić poprzez zbieranie naszych finansów. Wiecie co? Bo wierzymy w hojność studentów i wierzymy w to, że studenci mogą być hojni. Wierzymy w to, że chcemy dawać nie z tego, co nam zbywa, ale z tego, co chcemy. Wiecie co? Kiedy czytamy w Biblii o tym, że kobieta wrzuciła wdowi grosz, wrzuciła wszystko, co miała, a ludzie bogaci, faryzeusze, kapłani, wiecie, przychodzili i oddawali do skarbca tylko to, co im zostało w kieszeni. Grosiki, a zostało mi po zakupach, a skarbonce mi zostało, parę groszy, a wrzucę, macie, mam odbimbane. Wiecie, to nie o taką hojność nam chodzi. Nam chodzi o taką hojność, jaką miała w sobie ta kobieta, która choć miała jeden grosz, to było wszystko. To nie było coś, czego nie chciała, to było wszystko, co miała i to pokazywało jej serce, jakie ma dla Boga. Wiecie co? I my wierzymy w to, że Królestwo Boże, Petra, że chcemy budować Królestwo Boże wśród studentów i chcemy zmieniać obraz Jezusa w Trójmieście i pokazywać ludziom, że jest kochającym Bogiem. I chcemy się rozwijać, a do tego są potrzebne po prostu finanse. Więc jeżeli Bóg porusza twoje serce, to daj to, co chcesz. Bądźmy hojni, pielęgnujmy tą wartość, bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I dzisiaj możesz zrobić z tym, co chcesz, a ja zachęcam cię do tego, żebyś po prostu dał i okazał się hojny. Po mojej prawej stronie będą stałe dziewczyny z terminalem. Jeżeli nie masz w sobie gotówki, będzie okazja złożyć finanse po prostu przez kartę płatniczą. Po mojej lewej stronie, po waszej prawej, będzie można wrzucić to, co się ma, do koszyczka i w ten sposób oddać chwałę Bogu. Jesteście w tym? Okej, to jedziemy. Wywyższam Twoje imię, chcę uwielbiać Ciebie dalej. Chcę śpiewać o tym, że jesteś najwyższy, że Twoje imię jest największe, Panie. Jedyne jest, najwyższe jest imię Twe. Głos niech zamknie strach. Przyjdź wolno.
to, że ciemność będzie znikać z naszego życia. Wyznałem to po raz ostatni tego wieczoru, że na jego głos drżą mury i znika strach. Niestety nasz cudowny czas się skończył. Mogliśmy przeżywać dzisiaj uwielbienie i słuchać słowa, ale nie rozstawiajmy się. Jest jeszcze cudowne Petra Cafe. Przyjdźcie i przekonajcie się sami. Także spędźmy jeszcze razem trochę czasu.